Jak odblokować odczuwanie emocji? Myślę, że to jest ważny temat, choćby ze względu na to, że wiele osób ma dzisiaj problemy z odczuwaniem emocji. Nie tylko na takim głębokim poziomie uczuć, tutaj wewnątrz ciała, sensacji tego, co odczuwamy wewnątrz nas samych w kontakcie z innymi osobami, tego, co uważamy za intymne, ale również tych emocji związanych z przyjemnością, czyli radość, zmysłowość, seksualność oraz ekspresji tych emocji na zewnątrz, czyli po prostu w kontaktach z innymi ludźmi, dzielenie się swoimi własnymi uczuciami, dzielenie się swoimi własnymi historiami, wątpliwościami, lękami. No i problem ten możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest ta taka nasza wewnętrzna, związana z naszym ciałem. Druga płaszczyzna to jest ta związana z naszym umysłem oraz tym, co kolektywnie, czyli zbiorowo, uznajemy jako dobre emocje oraz złe emocje. Bo jedną kwestią jest to, jak my się sami nauczymy odczuwać emocje, co jest związane z naszym ciałem, z naszą fizjologią, z naszą osobowością, bo niektóre osoby mają tak, że z natury są bardziej wrażliwe i bardziej doświadczają emocje, a inne osoby mają tak, że mają większy dystans do emocji, mają łatwiejszą kontrolę nad emocjami, są bardziej racjonalne i mniej emocjonalne. Też niektóre osoby mogą bardziej przejawiać się na poziomie fizycznym, takim odczuć i sensacji w ciele i niekoniecznie też odczuwają te emocje, ale bardziej wiążą wszystko z ciałem fizycznym. No i możemy tutaj dojść do takiego wniosku, że po prostu nie wszyscy jesteśmy tacy sami. To jest ta jedna kwestia. Druga kwestia jest ta kolektywna, czyli zbiorowa. I to ma związek z tym, co dzisiaj uznajemy jako dobre i złe emocje. Oraz tym, jak nauczyliśmy się je interpretować w dzieciństwie. I tak na przykład nam, mężczyznom, tak? Trudniej jest pokazywać słabość czy wrażliwość, no bo to jest uznawane jako takie słabe, tak? Że mężczyzna, który pokazuje wrażliwość, jest po prostu słaby, jest uległą ciotą, powinien się wziąć i ogarnąć. Kobiety zaś programuje się, że zawsze mają być ciepłe, miłe i ugodowe. To też są pewne generalizacje, bo każdy z nas ma troszeczkę inne uwarunkowania. Ja tutaj mówię takie ogólne schematy. Jeżeli macie jakieś przykłady tego, jak was programowano w dzieciństwie, to możecie napisać na dole w komentarzu. Z miłą chęcią dowiem się, jakie macie przemyślenia w tym temacie. Myślę, że inni też są bardzo tego ciekawi. Wskutek tego programowania trudno jest nam pokazywać nasze autentyczne emocje, a w skrajnych, takich konfliktowych sytuacjach mamy takie poczucie, że jesteśmy dwoma osobami naraz. I inną jesteśmy osobą, gdy przebywamy wśród bliskich i znajomych, a inną jesteśmy osobą, gdy przebywamy w samotności. I to tworzy tak zwany dualizm cienia, czyli po prostu jesteśmy inną osobą w różnych sytuacjach i nie czujemy się w środku spójni. Dzielimy siebie na dwie części. Jedna jest dobra, druga jest zła i próbujemy tą złą część nas usunąć ze świadomości, zaprzeczyć, zniekształcić, wyrzucić, najlepiej do kubła na śmieci. Kolejną kwestią, na którą warto jest zwrócić uwagę, to jest to, że bardzo dużo czasu dzisiaj spędzamy w internecie. Jesteśmy stymulowani różnymi obrazami. No i fajnie, mamy media społecznościowe, jest internet, mamy dostęp do wszechwiedzy, ale z drugiej strony te obrazy, które nas stymulują, są bardzo powierzchowne. Czyli widzimy tylko dane powierzchnie. Nie widzimy głębi tego, co się dzieje dalej, tego, co się dzieje pod spodem, tego, co dzieje się za parawanem wielkiego brata, że tak to ujmę. I ma to taki wpływ na nasz umysł, że żyjemy w większości w naszej wyobraźni, w naszej głowie, w naszym intelekcie i stosujemy mechanizm dysocjacji od emocji. Bardziej skupiamy się na obrazach, na wyobrażeniach, na ideach, a mniej skupiamy się na tym, co czuje realnie nasze ciało, przez co zaczynamy odcinać się od naszych uczuć, od naszego ciała, no i większość czasu spędzamy po prostu w naszych głowach. Pomijam tutaj kwestie wizerunkowe tego, kto ma lepiej, kto ma gorzej, bo media społecznościowe też bardzo mocno zmierzają w kierunku budowania wizerunków, też wzbudzają zazdrość, są bardzo warunkowe, różne algorytmy, które kierują naszą uwagą. Tutaj bardziej chodzi mi o to, jak
my się później z tym czujemy. Bo jeżeli mamy całą masę różnych nagłówków, różnych treści, różnych informacji, to uczymy się selekcjonować to, co jest dla nas ważne. I przez to uniewrażliwiamy się na ten przekaz. No bo, no nie oszukujmy się, jak masz milion filmów do obejrzenia, no to dystansujesz się od wszystkiego i te wszystkie nagłówki czy emocje przestają na ciebie tak oddziaływać, bo wiesz, że jest tyle informacji do przyswojenia, więc po prostu stosujesz ten mechanizm, żeby mieć większe poczucie wyboru. Bo jakbyś tak klikał cały czas konsumpcyjnie, no to byś bardzo dużo czasu na to przeznaczał. No i pewnie czasami też zdarzyło ci się wejść w taki nauk, że ciągle klikałeś. No i właśnie umysł zabezpiecza się przed tym, żeby się tutaj totalnie nie pochłonąć właśnie poprzez dysocjację. Kolejnym aspektem, który dokłada swoją cegiełkę do tego, że blokujemy odczuwanie emocji, są negatywne doświadczenia dotyczące relacji z ludźmi. Różnego rodzaju traumy, odrzucenia, może hejt, nadmierna krytyka, doświadczenia z różnymi toksycznymi osobami, które negatywnie na ciebie wpłynęły. Te doświadczenia budują negatywny obraz tego, jacy są ludzie wokół nas, tak? Rozczarowują nas, są ambiwalentni, są zmienni emocjonalnie. Wchodzimy w relacje, uzależniamy się od tej relacji, nagle osoba się zmienia, olewa nas, przestaje zwracać na nas uwagę. To buduje różnego rodzaju napięcia w nas samych i sprawia, że zaczynamy również stosować dysocjację, czyli dystansujemy się od relacji, żeby mieć większe poczucie kontroli nad sobą. No i w pewnym sensie może wydawać się to ok, no bo jakiś sens autonomii w relacjach chce zachować. Ale gdy przyciągniemy to do ekstremum, no to totalnie możemy odciąć się od odczuwania, odciąć się od człowieczeństwa, no i stać się trochę jak taki kalkulator, trochę jak taka osoba, która w ogóle nic nie czuje. No tak czasami określa się osoby, które są psychopatami, czy socjopatami, czy mają tendencje narcystyczne. Kolejną kwestią są różnego rodzaju kryzysy egzystencjalne. Na przykład te związane z dorastaniem, z wchodzeniem właśnie w takie relacje toksyczne, albo z trudnymi doświadczeniami życiowymi. Mogą pojawić się też takie kryzysy w związku z duchowością, gdy zaczynamy kwestionować przekonania, gdy mamy różne duchowe doświadczenia. Wtedy tracimy totalnie poczucie tożsamości. I może objawić się to również skrajną dysocjacją. Może ona pojawić się również poprzez stosowanie różnych praktyk duchowych, jak uważność, medytacja, różnego rodzaju odosobnienia. To jest oczywiście temat bardzo sporny. Myślę, że wiele osób ma tutaj różne punkty widzenia. Dla niektórych takie dystansowanie się jest ok, jest bardzo terapeutyczne. Są takie momenty w życiu, kiedy jest to naprawdę bardzo potrzebne. Sam osobiście uważam, że pewien czas spędzony w odosobnieniu jest bardzo dobry, korzystny dla nas, ponieważ pozwala nam bardziej podłączyć się do tej części egzystencjalnej z naszą świadomością, tak, z nieskończonością samą sobie. I to jest nieważne, czy ty w coś wierzysz, czy nie, czy jesteś ateistą, czy nie. Uważam, że każdy człowiek odrobinę tego czasu, choćby odrobinę, potrzebuje w samotności. No ale jeżeli przeciągniemy to do ekstremum, może się to objawić tym, że przestaniemy odczuwać emocje. Podzielę się z tobą kilkoma sposobami na to, jak można odblokować emocje, jak można zacząć je bardziej czuć i mieć większą emocjonalną swobodę. Przy czym tutaj nie chodzi o to, żeby totalnie stracić kontrolę nad emocjami i być bardzo ekstremalnym w emocjach. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby na nowo je czuć. Troszeczkę jakbyśmy je zresetowali naszą świadomość emocjonalną i mieli większy kontakt ze swoim ciałem i taki komfort psychiczny z naszymi emocjami. Szczególnie tutaj w kwestii przyjemności, czerpania przyjemności emocjonalnej z życia. Oraz to też może pomóc tobie nawiązać głębszy kontakt z sensem życia. Z poczuciem, że życie ma sens i że warto jest żyć. Także zostań ze mną tutaj i lecimy z tematem. Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, dlaczego czuję to, co czuję? I zapisz to na kartce. Weź kartkę i dosłownie spędź 5 minut na to, żeby
zapisać swoje własne uczucia. Fajnie, gdybyś stosował tą praktykę częściej i w tygodniu spisywał swoje własne uczucia. To pomoże ci przyjrzeć się swoim własnym przekonaniom, potrzebom i myślom, które dotykają właśnie tych punktów, które cię najbardziej triggerują, oraz pomoże ci to określić mechanizmy obronne, które stosujesz, gdy wygaszasz swoje własne emocje i zaczynasz chcieć je kontrolować albo zmieniać, albo wchodzisz właśnie w dualizm cienia i zaczynasz fragmentować siebie na dobrego oraz złego. To pomoże ci się bardziej zintegrować. Temat cienia ja będę jeszcze poruszał. Na razie przyglądamy się samym przekonaniom. Po drugie, porozmawiaj z kimś na temat swoich własnych emocji i uczuć. To może być dobry przyjaciel, to może być bardzo dobra, bliska ci osoba, która cię wysłucha, to może być terapeuta, to może być coach. Ważne, żeby ktoś cię wysłuchał bez od razu dawania wskazówek i rad, żebyś ty mógł wysłuchać siebie. Jeżeli jesteś osobą, która woli pracować w samotności, to zacznij głęboko spoglądać na swoje własne myśli i prowadź dziennik. Czyli częściej spisuj swoje własne myśli na papier i spędzaj nad tym troszeczkę więcej czasu. To pomoże ci się uwolnić, odblokować i spojrzeć na to, co czujesz. Po trzecie, posłuchaj muzyki. Muzyka jest genialna. Muzyka od razu odblokowuje emocje. Przynajmniej tak działa na mnie. Jeżeli mam jakieś uczucie, które gdzieś zgrzyta między wierszami, gdy słucham muzyki, która mnie relaksuje, która mnie uziemia, która pozwala mi płynąć, bo to jest to, co jest charakterystyczne w muzyce. Muzyka nie ma jakiegoś stricte określonego sensu. Ona po prostu płynie. Tam są uczucia, tam mogą być jakieś słowa. Często to są uproszczenia, bo muzyka nie jest za bardzo czymś skomplikowanym, bo utwory muzyczne są dosyć krótkie. Za to dźwięki mogą dojść znacznie głębiej i szczególnie dotknąć tych emocji, które są w tobie. Zapewne zwróciłeś uwagę na to, że gdy jesteś w jakimś stanie emocjonalnym, to przyciągasz różnego rodzaju utwory muzyczne. Może gdy czujesz smutek, to włączasz swoją ulubioną, smutną playlistę. Może gdy jesteś w jakimś stanie ekscytacji, to częściej sięgasz po utwory radosne. Jeżeli chcesz zagłębić się naprawdę do środka siebie, to włączasz sobie coś mega duchowego, może jakieś mantry. Albo gdy masz jakąś inną fazę, to włączasz sobie hip-hop. Posłuchaj tej muzyki, która rezonuje z tobą i pozwól, żeby twoje emocje i uczucia po prostu przepływały. Po prostu pozwól im być. Niech płyną, niech przepływają. Gdy poczujesz większą emocjonalną swobodę, odpowiednie przemyślenia czy wnioski same do ciebie przyjdą. Po czwarte, poćwicz. Wpraw siebie w ruch. To może być bieganie, to może być siłownia, to może być kalistenika, to może być yoga, to może być taniec. Ważne jest to, żebyś zwrócił swoją uwagę tutaj, na ciało, na to, co czuje twoje ciało. Bo większość emocji zagnieżdża się tutaj gdzieś w ciele. Za nasze emocje odpowiada ciało migdałowate. Ale często te emocje zagnieżdżają się w formie różnego rodzaju napięć. Bo emocje są bardzo mechaniczne. Gdy mamy jakąś gotowość i nasz umysł wchodzi w stan, w którym wywołuje w sobie jakąś reakcję i pojawia się emocja, to ona od razu wywołuje u nas różnego rodzaju mechanizmy, które chcą coś zrobić. Może uciekać, może walczyć, może gniewać się, atakować, złościć, może chować się. I emocje od razu wpływają na twoją fizjologię i na to, jak czuje się twoje ciało. Dlatego wszelkiego rodzaju ruch, sport mogą pomóc ci te emocje odblokować. Piąty, ostatni punkt. Przekonwertuj emocje na coś twórczego. Czasami jest to trudno zrobić, szczególnie jeżeli to jest bardzo negatywna emocja, która na ciebie mega naciska, ciąży, jest związana z odrzuceniem, z bólem, gniewem, nienawiścią. Może jest to bezradność, może jest to lęk, niepokój, okropne pomieszanie zmysłów i takie pokurczenie siebie, takie związane z niską samooceną, ale gdy spędzisz choćby 5 minut
na tym, aby napisać wiersz o tym, co czujesz. Stworzyć coś, co odzwierciedli twoje samopoczucie i pozwolisz tej energii emocjonalnej na przekonwertowanie się w coś twórczego, twoje emocje mogą stopniowo złagodnieć. I tutaj warto jest mieć na uwadze, że to często działa na dwa sposoby. Czyli pozwala nam załagodzić emocje, w której siedzimy, bo ją po prostu uwalniamy, ale czasami ta emocja poprzez to uwolnienie może zostać jeszcze bardziej wyolbrzymiona. I czasami naprawdę przez twórczość można jeszcze bardziej doznać tego stanu emocjonalnego, w którym się jest. Trudno jest określić, dlaczego tak się dzieje. Po prostu czasami jest tak, że coś tworzysz i naprawdę twoja emocja nagle spada ciśnienie i czujesz się po prostu lepiej, ale czasami jest tak, że można w tą emocję wejść jeszcze bardziej i ją jeszcze bardziej nadmuchać i rozdmuchać. Szczególnie ma to związek, jeżeli emocja jest naprawdę trudna i intensywna. Wtedy polecam ci nie być dla siebie zbyt krytyczny, odpocząć, posiedzieć samemu ze sobą, być dla siebie po prostu dobrym, zadbać o siebie na tyle, na ile potrafisz. Tak, żeby siebie jeszcze bardziej nie cisnąć, że powinieneś czuć coś innego, że teraz musisz zmienić swoją emocję, że nie powinieneś być taki zły, czy zdenerwowany, czy nie powinieneś czuć nienawiści, czy złości. A tak często jest w różnych nurtach duchowych, samopomocowych, że chcemy być jak najlepsi i wtedy zaczynamy cisnąć siebie. A to też nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby bardziej posiedzieć ze sobą i przyjrzeć się sobie. Przyjrzeć się swojemu własnemu cieniowi. Przyjrzeć się tej egzystencjalnej naturze życia. Posiedzieć z tym. Dać temu osiąść. Tak naturalnie. Żeby to samo sobie osiadło. Bo to też jest kwestia tego, że czasami możemy czuć jakąś negatywną emocję i ktoś nam mówi: ej tam, weź tam, nie czuj jej, nie? Zmień tą emocję, jakby gdyby to było takie łatwe. I wiesz, jakie to jest wtedy męczące czy drażniące. Dlatego jeżeli uważasz, że to, co czujesz, że to jest dla ciebie ważne i chcesz z tym posiedzieć, to posiedź. Ale jeżeli poczujesz, że chcesz z tego już wyjść, że już jesteś gotowy, żeby to odpuścić, puścić, otworzyć się na radość, na szczęście, na po prostu zwykłe życie, na taką akceptację, to to zrób. I tutaj wskazana jest pewnego rodzaju mądrość, czy tak zwana inteligencja emocjonalna, bo z niektórymi negatywnymi emocjami można naprawdę długo siedzieć i się babrać i w ogóle nie widzieć poprawy, a czasami po prostu trzeba z niej wyjść. Tak, o, po prostu. Bez szukania odpowiedzi, jak to zrobić. To jest pewien fenomen, który zgłębiam cały czas, jak to się dzieje i uważam, że ma to głęboki związek z naszą świadomością i tym, na ile potrafimy obserwować siebie i być okej z doświadczeniem takim, jakie ono jest. Z własnego doświadczenia widzę również, że ma to związek z naszą praktyką uważności. Na ile potrafimy obserwować siebie, nazywać nasze emocje, odpuszczać je i akceptować życie takim, jakim jest. Zarówno z jego pozytywnymi stronami, jak i negatywnymi. Istnieją pewnego rodzaju techniki w tantrze jodze, które mają związek z przemianą energetyczną i poprzez na przykład oddech albo seks i orgazm można uwalniać nagromadzone emocje i rozładowywać napięcie. To jest naprawdę bardzo szeroki i głęboki temat. Nie będę go poruszał w tym nagraniu. Tak chciałem wspomnieć na sam koniec jako ciekawostkę. Jeżeli was to interesuje, to zapraszam do zgłębienia tematu. Poszukajcie informacji, zapewne będzie was to ciekawić. Dzięki wam serdeczne za uwagę. Ja mam na imię Damiano. Zostawcie dla mnie łapkę w górę, zostawcie swoje przemyślunki, podzielcie się tym, co przyszło wam do głowy. Jeżeli chcecie rozwijać się razem ze mną i lubicie moją pracę, naciśnijcie przycisk subskrybuj, aby być z tematami na bieżąco. Wejdźcie również na stronę projektfindyourself.com.pl. Zapiszcie się do newslettera, żeby nie pominąć żadnego z nagrań. Ja również dzielę się ważnymi, wartościowymi informacjami raz w tygodniu, wysyłając maila. Na stronie są dostępne również kursy online, które przygotowałem specjalnie dla was do dostępu.
Zapraszam Was również na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. Grupa jest bezpłatna dla otwartych umysłów, które lubią dzielić się tym, co ma ich serce do zakomunikowania. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole są również linki. Możecie to zrobić poprzez Patronite'a oraz PayPala. A jeżeli chcecie popracować ze mną, to zapraszam na konsultację. Dzięki serdeczne za uwagę i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego elo, buźka.